Adrian Łapczyński, Epic VR. Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku Luźno o VR, gdzie porozmawiamy o jednej ukrytej funkcjonalności w goglach Apple Vision Pro. Zapraszam. Apple Vision Pro to nowy sprzęt od firmy Apple, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, ale rozgrzewa za kulisami swoimi funkcjonalnościami i możliwościami. W skrócie rzecz biorąc, są to gogle w technologii Mixed Reality, które łączą w sobie technologię rozszerzonej rzeczywistości oraz rzeczywistości wirtualnej. Natrafiłem na ciekawy artykuł w portalu Spider's Web, w którym autor porusza informacje odnośnie ukrytego trybu gościa. Tryb gościa ma być dostępny na każdym urządzeniu Apple Vision Pro. Jak sam prezes Apple'a Tim Cook przyznał, gogle nie będą dostępne dla użytkownika masowego ze względu na cenę. 3,5 tysiąca dolarów, co w Polsce daje jakąś kwotę rzędu 17-18 tysięcy złotych. Dlatego też od początku firma Apple przewidziała tryb gościa, na podstawie którego każdy będzie mógł korzystać w pewien ograniczony sposób z gogli, ale tak, aby nie mieć dostępu do poufnych treści właściciela gogli. Jest to, co ciekawe, jest to kwestia, która została przemilczana podczas konferencji Apple'a, a relacje z tej konferencji znajdziecie w kilku pierwszych odcinkach cyklu Luźno o VR. Została ta rzecz przemilczana, natomiast testerzy, którzy mieli dostęp do tych gogli, wykryli taką funkcjonalność. Jest to bardzo ciekawy zabieg. Spekuluje się również, że firma Apple wypuści jeszcze w przyszłości tańsze gogle, które będą pewnie miały ograniczoną liczbę funkcjonalności, ale będą mogły być skierowane do użytkownika masowego. I na to liczymy, ponieważ mówiąc wprost, w interesie każdego, kto zajmuje się wirtualną lub rozszerzoną rzeczywistością, jest to, aby gogle wirtualnej, rozszerzonej czy mieszanej rzeczywistości były w każdym domu i były tak lekkie i wygodne jak zwykłe okulary. Dzięki uprzejmie. To tyle na dzisiaj. Miłego dnia.